Jest to wystawa poświęcona wyłącznie strażakom, ukazująca ich w trakcie pracy, w trakcie ćwiczeń i też próbuje ich łapać w takich wesołych sytuacjach. Wystawa będzie już jutro w Parku Chopina o 10:30. Pomysł się zrodził 2 lata temu i wymyślili ją 2 panowie. Pierwszy to był Jacek Grzychliński, naczelnik Wydziału Zarządzania Kryzysowego oraz Paweł Dymecki, komendant straży. 3 lata temu zostałam zaproszona na pierwsze ćwiczenia strażackie i tam powstała właśnie moja najładniejsza foto, która jest tutaj tłem zaproszenia i postanowiłam dalej rozwijać się i próbować. Są to fajni ludzie, przyjaźni, jest to fajna brać. Są to ludzie, którzy narażają swoje życie i zdrowie i myślę, że dlatego warto i trzeba ich pokazywać. Przygoda zaczęła się kilka lat temu, ale taką pasją się stała no właśnie 3 lata temu, kiedy powstała ta moja pierwsza fotka.